Tomek i przyjaciele. Cztery małe lokomotywki. Tam, gdzie znajduje się otoczone lasem jezioro oraz piękny wodospad, możecie spotkać dwie małe lokomotywki, Sławka i Radka. Wszyscy ich znają. Są też pan Hendel oraz Piotruś sam. Dawniej nazywano ich Stankiem i Sokołem, jednak nowe imiona podobają im się bardziej. Pewnego dnia gruby zawiadowca wysłał Edka do warsztatu. Tam czekała na niego niespodzianka. To Sławek, co on tutaj robi? Sławek ucieszył się na widok Edka. Kazali mi odpocząć, westchnął. Postawili mnie tutaj, żebym widział, co się dzieje. Tęsknię za Radkiem, który jest w warsztacie. Ja też chciałbym zostać naprawiony. Wtedy zjawili się mechanicy. Zabierzemy cię do warsztatu, Edku. Do widzenia, Sławku. Pracujesz na pięknej linii, zawołał Edek. Dziękuję, poprawiłeś mi humor, odparł Sławek. Tymczasem pan Hendel miał problemy z wagonami. Próbował być dla nich miły, ale one mu nie ufały. Były dla niego niegrzeczne. Najgorsze miało dopiero nastąpić. Na tory wtargnęły nieostrożne owieczki. Szarpnął nami, odpłaćmy mu, krzyknęły wagoniki, napierając na pana Hendla. Nikomu nic się nie stało, tylko pan Hendel obolały potoczył się do hangaru. Dzisiaj nie będziesz już pracował, rzekł maszynista. Lecz co my zrobimy bez lokomotywy? A co ze mną? Poradziłbyś sobie, Sławku? Spróbuję, powiedział stary parowozik. Wagony czekały przy peronie. Wstyd mi za was, powiedział Sławek. Mogłyście zrobić krzywdę pasażerom. Wagony zadrżały. Przepraszamy, Sławku. Rozległ się dźwięk gwizdka i pociąg ruszył. Sławek dobrze pamiętał o wszystkich miejscach, w których miał się zatrzymać. Słońce świeciło, a szyny były suche. Jest pięknie, mruczał Sławek. Pociąg wjechał na stromiznę. Sławkowi zaczęło brakować pary. Nie śpiesz się, uspokajał go maszynista. Z górki będzie lepiej, powiedział do siebie Sławek. Niestety nie było. Jego sprężyny były słabe, a złączenia szyn raniły go w koła. Nagle jedna ze sprężyn pękła. Jestem przekrzywiony, jęknął Sławek. Autobus będzie musiał zabrać pasażerów, westchnął maszynista. Nie, rzekł Sławek, dowiozę ich na stację, choćby nie wiem co. Przy peronie czekał Kuba. Skrzypiąc i dzwoniąc, dotoczył się do niego Sławek. Dam radę, dam radę. Dałem radę. Kuba zabrał pasażerów. Wszyscy byli dumni ze Sławka. Stare parowozy nie są tak silne jak młode, smucił się Sławek. Mogą być, jeśli ktoś je wyremontuje, uśmiechnął się maszynista. Zasłużyłeś na to.